No to tak, jestem na lotnisku, kolejny raz, próbuję się wydostać z tego pierdolonego kraju, nie? Ostatnie pieniądze na chujową kawę przeznaczyłem, kurwa, numer, kurwa, tutaj Cafe Lungo. Wypierdala mnie automat, nie? Nie wylatuje kubeczek, nie? Cała kawa wypierdala się, kurwa, w kanał, nie? Teraz tak, żeby było śmieszniej, nie? Tutaj Chińczyk, kurwa, nie? Jakiś, kurwa, czy Japończyk, czy chuj wie, kto to, kurwa, jest, nie? Siedział sobie z żoną, kurwa, z dziećmi, nie? Tylko się pojawiłem, od razu żonka się zawinęła z córeczką, nie? Zachciało mi się spać, nie? I padłem jak szmata tutaj na tym, kurwa, siodełku, nie? Także, żeby sobie naładować telefon, musiałem ko skurwysyna tutaj spać, kurwa, pół godziny, nie? Oczywiście pół godziny to mało powiedziane, nie wiadomo, czy, kurwa, nie godzinę, nie? Wstałem dopiero teraz. Wypierdala mnie automat, nie? Z ostatnich pieniędzy. I teraz tak, chciałem kupić bilet sobie last minute, nie? One są nawet, kurwa, po parę euro, nie? Co się dzieje? Nikt mi nie chce sprzedać takiego biletu. Okazuje się, że wszystkie punkty do sprzedaży tego biletu są pozamykane. Pozamykane. I teraz tak. Jest godzina w pół do trzeciej. Wszystko, kurwa, jest pozamykane, nie? Czyli znowu jestem głodny, nie? Jedyne, co można kupić, to chipsy, kurwa, i rogaliki za, kurwa, 30, kurwa, koron, nie? To jest taka rewelacja, co tu można zjeść, nie? No i teraz tak, do 6 rano muszę doczekać, nie? Żeby się wypierdolić w końcu z tego zajebanego państwa, bo mnie rozpierdoli, kurwa, na małe cząsteczki, nie? I teraz tak, jestem na tym pierdolonym lotnisku, który trzeci raz, czy czwarty, z chęcią wydostania się, nie? Mam 600 koron w kieszeni, z tego, co mi zostało, z 5000. No i co? Jedyne, co udało mi się zrobić do jedzenia, to spaghetti z pesto, na co wydałem 800 koron. Napierdolone spaghetti z pierdolonym pesto. Tyle byłem w stanie, kurwa, sobie zjeść. Jeszcze całe szczęście, że z palmówki wziąłem, kurwa, przepaloną patelnię, bo bym sobie, kurwa, nie ugotował. Bo na kempingu, na którym jestem, nie ma ani jednego, kurwa, gareczka, żeby sobie użyć do ugotowania czegokolwiek, nie? Czyli co? Wydawaj, nie? Bierz pieniążki i wydawaj, nie? A my ci, kurwa, zrobimy. Poza tym co? No wiadomo, nie? Zawsze któryś musi spać, nie? Czy cię położą, kurwa, koło skurwysyna, który siedzi koło ciebie, czy cię ulula ktoś inny, nie? Padniesz na pewno, nie? Więc tak, zobaczymy, na ile mi się uda wypierdolić z tego kraju. Czwarty raz, nie? Byłem tutaj na Citizen Police, byłem, kurwa, wszędzie byłem. Do dzisiaj nie mam karty, nie? No i co? Jaki mają patent na siorbanko? Przynieś pieniążka, ja na to mówię, nie? Przede wszystkim co? Nie ma możliwości takiej, żebyś zapłacił, powiedzmy, kartą, czy udostępnić ci płacenie dotykowe, tylko jest wymiana pieniążkowa, czyli dotknij, kurwa, pieniążka i weź z punktu A i przynieś do punktu B tego pieniążka, nie? Więc w ten sposób to się robi. No i co? Skutki są takie, że możesz nie pamiętać na przykład tygodnia, nie? Poza tym co? No jest grono specjalistów, wszystko żarzy, wiadomo, ale na przykład jak ja chciałem sobie teraz w Decathlonie kupić koszuleczkę odblaskową, tak jak wszyscy mają, żeby się upodobnić do tego skurwiałego społeczeństwa,
okazało się, że wszystkie koszulki męskie wyprzedano. W całym pierdolonym Decathlonie wysprzedano wszystkie rażące koszulki poniżej, kurwa, 1000 koron, nie? No to tak informacyjnie, nie? No i teraz tak, zobaczymy, co mi o 6 rano powiedzą, bo poinformowano mnie na lotnisku, że jest tylko jeden punkt, w którym można kupić pierdolony bilet last minute, nie? W jednym tylko punkcie, nie? No i tak, pytałem się w informacji jednej, drugiej, kurwa, kierowano mnie, kurwa, od drzwi do drzwi, tak, kurwa, ten, tak, w parafii tej rzymskokatolickiej, kurwa, Świętego Ducha, nie? Od drzwi do drzwi, od Trzebnicy do Tychów, z Tychów do Trzebnicy, kurwa, jedź, podpisuj, kurwa, wypełniaj, nie? W ten sam sposób, nie? Tylko, że tutaj akurat od, kurwa, gęby do gęby, nie? Czyli tak, pach, 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 nie? No i padłem tutaj na tym, nie? Jeszcze zauważyłem, jak pokazywał, kurwa, rączką tutaj pan z Japonii czy z Chin tutaj do żony, że ja będę spał, nie? Tego, nie? Czyli już wiedział, że mi się chce, nie? Czy że mnie kładzie. Ja nie wiem, jak oni to robią, skurwysyny, nie? Czy jeden drugim przekazuje, czy nie mam pojęcia zielonego, nie? No ale przecież są kamery, nie? No także czujemy się bezpiecznie, nie? Lotnisko, hawla, nie? No zobaczymy, kurwa, coś się, kurwa, dzisiaj stanie o godzinie 6 rano, nie? Oczywiście muszę wypierdolić na drugą kawę, bo mnie wyjebał automat i nie ma gdzie, kurwa, zgłosić, że w ogóle tego faktu, nie? Wypierdolenia przez automat, nie? Nie wypadł kubeczek, wszystko się wylało. No chuj, poszło 30, kurwa, koron. Teraz, kurwa, pewnie pójdzie, kurwa, następnych 30, nie? Tylko tym razem trzeba to nagrać, nie? Bo zauważyłem, że wszystko trzeba, kurwa, nagrywać, nie? Najlepiej w ogóle się bez kamery nie ruszać, bo cię tak wypierdolą, że to się, kurwa, w głowie nie mieści, nie? Więc, kurwa, tym razem nagram, kurwa, cały fakt, kurwa, kupowania kawy w ogóle, nie? Bo przecież, kurwa, nie da się normalnie, kurwa, kupić kawy. Trzeba, kurwa, nagrywać, żeby cię nie wypierdolił, bo zaraz się szczeli, kurwa, następnych 30 koron, nie? A to ostatnie pieniądze, nie? Bo teraz tak, jak się skończą, co trzeba będzie zrobić? Wiadomo, iść do Western Union podpisać, nie? A komu? No to też jest zagadka, nie? Chuj. Tak wygląda, kurwa, 100 koron. Żeby kupić pierdoloną kawę chujowej Nespi, wpierdalam stówę, nie? Nie przyjmuję. Może w drugą stronę. Kurwa, zapomniałem różdżki. Może różdżkę powinienem mieć. Czy da się, kurwa, nie spać w tym pierdolonym lotnisku, nie? No nie da się. Nie da się kupić kawy, nie?